Witam serdecznie wszystkich, moi drodzy. Jesteśmy na kanale NVIDII. Gramy dzisiaj w Grey Warfare. Czy warto? Czy samemu gramy? No, gramy samemu, chociaż tutaj gramy w trybie PvE, PvP. Nie mam Jasia dzisiaj. Jasiu wiadomo, żeby mi pomógł, Soushibo, i by był najmądrzejszy we wszystkim. Wezwałem właśnie, słuchajcie, mojego Hekiloptera. Hekilopter leci, będzie zielony tutaj zaznaczony. No i lecimy na misję, tak? Lecimy na misję, tutaj mamy taski. Koło gas station jakiś helikopter. Mamy misję, że musimy go po prostu odblokować. Znaczy nie odblokować, tylko odnaleźć. No i zobaczymy, uwaga. To leci, to mój. To mój czy nie? Tak, to mój. Siadaj. Lecimy! Jazda, jazda, jazda! Dzień dobry, siema kaczmar. Ta gra ma złą optymalizację, mimo DLSS-a. To jest wczesny dostęp, wczesny rozwój. Taka to już jest przypadłość tych gier. Ej, ale tam by się pieszo dało dojść normalnie, nie? To nie są jakieś ogromne odległości. Out. No i ogólnie to tu by musiało być jakieś zabezpieczenie, bo patrzcie, on nas wywalił na polu ryżowym, nie? No i teraz, a co jakby ktoś tutaj był i wie dokładnie, gdzie się staje? Ja bym tutaj kampił i spawn kampił, po prostu cały czas bym tutaj strzelał do ludzi, którzy przylatują w pełni oprzyrządowani, nie? To by musiało być chyba jakoś to inaczej zrobione. Jak tu się mówiło? Nie wiem, jak się tu mówiło. Hello? Hello? Hello, do you hear me? Okej. Dobra, on mnie słyszy, na Z się mówi. I słychać strzały, moi drodzy. On biegł na... Właśnie, ja do gas station muszę lecieć. Pokaż, gdzie tu może być gas station? Ja to ciężko stwierdzić, jeżeli tu jest market. No gas station to... A, tu jest, przepraszam. Okej. Okay. Nie widziałem napisu. Chciałem, wiecie. Oho. Dymy. Czaimy się w krzakach. Uciekamy, 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 uciekamy! Dobra. Będziemy mogli z kimś zagadać i się zaprzyjaźnić, nie? Ja bym był za tym, żeby się z kimś dogadać. Będziemy przyjaciółmi. Dobra. Patrzymy na mapkę. Dobra, idziemy do gas station po prawej stronie. Rzeczka tu jest. Kurde, mógłbym przejść przez rzeczkę.
No, przechodzimy. Taka rzeka to nie rzeka, to raczej jakaś kanalizacja. Ja idę tam w krzakach, tu trzeba się przyczaić w krzaku. Dobra, widzę już stację benzynową, myśmy na niej byli z Jasiem. Tam ktoś przy tej stacji może być, jakiś NPC czy coś. Graczy nie ma na stacji, z tego co widzę. I w ogóle też celowniki mam takie... Szkoda, że nie mam czegoś większego, bo z większym przybliżeniem, nie? Oho. Dobra. Jakie mam zadanie ogólnie? Poczekajcie. Mamy zadanie takie. South of the gas station. A, czyli rozwalony helikopter. Czyli jeszcze poniżej. Czyli tam przejść. A można go zobaczyć stąd gdzieś? South. Czyli tu gdzieś musi być rozwalony helikopter. Tu gdzieś na dole. Tu ktoś leży, tu ktoś kogoś... Dobra, to oni go ubili. To my idziemy stąd. Jakby był rozwalony helikopter i jeszcze by był tak zwany świeży, to by było widać unoszący się dym jakiś, nie? Czat, co to za gierka? No masz opisany przecież tytuł. To co jeszcze potrzebujecie, żebyście się dowiedzieli? O, przegrzałem się. Oho, tu jest jakiś... Dobra, idziemy powoli. A, widzę go. Ktoś tam jest. To są mieszkańcy, czy jak to działa? To dzikusi są chyba, nie? O kurwa! Dzikusi! A! Dostałem w kamizelkę. Muszę zmienić pozycję. Dobra. Manewr okrążacza jednoosobowego, to prawda. No muszę zobaczyć, gdzie jest rozwalony helikopter. Czy oni go czasem tutaj właśnie nie zestrzelili, z tej wioski. Te dzikusy. O, żaby. Aha, to nie tu. I teraz tak.
Na tym polu nie ma. Ty, no nie widać tego helikoptera rozwalonego. To tu nie ma go. Ty, to nie wiem niestety, moi drodzy. Gas Station oni chcą... O! Tu leci kolej. Na południe od Gas Station rozwalone miejsce, miejsce rozwalenia helikoptera. Nie ma. Patrzcie, jesteśmy. Na może tam. Że na drugą stronę, tam trzeba przebiec. O kurwa. Czekaj. Jest tu kto? Tu się coś działo na pewno. No dobra, cisza, wyczyszczeni. Gloczek. Co tam mamy ciekawego? Nic. Tylko miał pistolet. Ten miał SKS-a. A to był nasz jakiś tutaj. O, kałach. Ale to amunicję by musiał mieć do tego. Dobra, musimy iść tam, gdzie jest rozwalony helikopter. Czyli tędy chyba. O co chodzi w tej grze? O nic. To jest extraction shooter, taki trochę jak Tarkov, ale nie do końca. Masz swoje inwentory. Ktoś oddał strzał. Ja muszę znaleźć, gdzie jest ten... Tam nasz się strzela. Ja muszę zobaczyć, gdzie tutaj ten helikopter jest rozwalony.
Możesz opisać, gdzie jest ten helikopter? Możesz opowiedzieć. Położyłem się w krzakach. Mamy mapę, tak, już wam pokazuję. Tu jest gas station. Podobno na S od gas station. Nie wiadomo jak daleko. Chyba, że tu gdzieś. Przy rzece. Pokaż task. Little bit down. Ok, listen, bla bla bla. According to your intel, hello went down south of the gas station. Your mission determined. Ok. Find crashed helicopter south of the gas station. Na zielonej polanie, to tutaj, tak? Albo tu. Albo tu. Dobra, idziemy tak. Nie, 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 spokojnie, to podpowiedzi... Podpowiedzi wolę niż gotowe rozwiązanie. Koło drzewa, koło drzewa. O, to tutaj. Tu jest drzewo, czyli to musi gdzieś tu być, nie? Dobra. Ale roślinność jest taka gęsta, bujna. Dużo jej, różnej. Ale nie, nie taka nasza, to jest zdecydowanie inny rodzaj lasu, inna roślinność, inny klimat, inna strefa. Horizon ma dużo lepszą roślinność. Siemka, Donny. Dobra, jesteśmy przy rzece. Tutaj mamy iść? Nie wiem, gdzie mamy iść. Żeby znaleźć helikopter. Może tu? Tu jest gas station. Zimno? No to jeżeli na south of gas station, to albo bardzo blisko,
odstępie dosłownie kilku kratek, no albo daleko. Gdzieś tu dopiero. No. Bąkol, tam gdzie chłop jest kropeczka niebieska. Jezu, nie wytrzymam. Wiem o tym! Ej, jak ty wpadłeś na ten pomysł, że ja gram, widzę, że się ruszają i nie mam pojęcia, co to jest, stary. Że nie wiem, że to jest inny gracz. Dobra, idziemy. Od stacji na południe wiem. To akurat jest w zadaniu napisane. Dobra, muszę się napić, poczekajcie. Łyknijmy sobie. Patrzcie, jesteśmy na południe od stacji benzynowej. Tutaj byłem, wyczyściłem tą wioskę. Tu jest pole. Na tym polu nic nie ma. O, mam! Gdzie to było dokładnie? Tutaj. Dobra. Chłop się rozbił. Teraz mamy zadanie. Find out what happened to the rest of the crew. Try inspect nearby structures. Czyli muszę się dowiedzieć, co się stało z resztą załogi. I teraz tak. Jeden jest tutaj. To widziałem. Że jeden leżał, nie? Oni go jakby, on może szedł do tej wioski. Tutaj. Nie w tym, tylko tam chyba w innym domku, zaraz zobaczymy. Oho. Dobra. Czyli leży. Zobaczmy, czy tutaj kogoś nie ma. Oho! Dobra, czyli... Oni tutaj przyszli, ale wyglądają jakby tutaj umarli, albo zostali dobici. Dobra. Czyli tu już się dowiedzieliśmy, moi drodzy, że niestety, ale... Chłopy out. Chłopy deadge. I teraz można by było jeszcze iść sobie polutować, ale ja bym poszedł do Alfa 3 i wziął
odebrał nagrodę i wrócił po prostu zrobić kolejne jakieś zadanie, ale też posprzęcik. Oho, oho. Co to? A, oni tam. Dobra. Negative, all birds are currently dispatched. Muszę czekać, aż jakiś się zwolni. Tu muszę w krzaku siedzieć, żeby nikt mnie nie widział. Dwie minuty. Może wejdźmy na drzewo. No. Warzy to nie jest. Warzy to nie jest. Chłopie. A może to jest Daisy? Tylko wrzucili to w czat GPT i im przepisał to na inny silnik. Co? Maturzysta, który naruszył regulamin egzaminu publikując zdjęcia arkuszy maturalnych z języka polskiego, został zdyskwalifikowany. Poinformował interię CEF Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zdający sfotografował arkusz wraz ze swoim PESEL-em. Nie no, niesamowity człowiek. Nie no, ja rozumiem, jakby ktoś na anonimowym koncie udostępnił to gdzieś na Twitterze bez swojego prawdziwego imienia, nazwiska, zarejestrowane na fejkowe dane. Wiecie, o co chodzi, nie? I tak dałoby się to w jakiś stopniu ustalić po jakimś monitoringu i tak dalej. Leci mój. Jedziesz, jedziesz, go, go, go. Ale on to ma... On to na maturze podczas trwania egzaminu udostępnił, to czym zaszkodził? Ale ty nie rozumiesz, że nie ma... Jezu, to nie, że zaszkodził. Chopie, jest egzamin państwowy. I jest zasada, że jest poufność. Nie możesz arkuszy fotografować, udostępniać, kopiować, skanować i tak dalej. Łamiesz, chopie, prawo. Plus jeszcze jest tak, że może faktycznie ktoś nie zacząć o tej samej godzinie,
może gdzieś jest przesunięte, chociaż powinno być tak, że w całej Polsce się zaczyna o tej samej godzinie. No bo, moi drodzy, po co to zrobił? No to nie wiem, no bo nie wiem, chciał mieć 5 lajków czy coś? Dobra, i teraz tak. Te zadanie, gdzieś trzeba iść je oddać, nie? Do jakiegoś chłopa, nie wiem do kogo. Tu chyba. Do komputera? Nie. Ale wendory to są w różnych miejscach. Lololo. Czyli tu. Czyli z nim miałem zadanie, tak? O, dostałem. Collect. Stary gnoje. Dobra, mam dostępne zadanie jakieś. Zneutralizuj 10 w mieście. O, to będzie fajne, co? Będziemy musieli wyczyścić troszkę z bandytów miasto. Ciekawe, ile mogę mieć naraz zadań. Chyba więcej niż kilka. Albo nie. Tylko jeden mogę mieć? Nie, jedno można mieć naraz. Czekaj. Mapa. Vendors. Co się stało? Chyba wywaliło mnie z serwera. Oho! No to pięknie. Lecimy. Dobra. Mamy teraz... Okej, okay, restore, accept. No i mamy in progress, czyli muszę zneutralizować 10. To dobrze, to dobrze. To neutralizujemy 10, widzowie. To tylko musimy teraz tak, amunicję... Załadować musimy, bo troszkę żeśmy zużyli. To mamy 1, 2. Ja bym wziął tak. Ja bym w ogóle wziął tą broń out. Te magazynki mi są totalnie niepotrzebne do niczego. To też do Akacza, to też, no bo to jest to VZ-ka. I ja bym wziął ładownicę, bo to jest ładownica do AR-15, a w ogóle to jest M4A1. To jest druga taka sama broń, którą posiadam. To ja wezmę sobie... Jeden jest załadowany... Pokaż. Dobra, czyli są trzy magazynki. Dobra, wezmę jeszcze jeden. Reszta pierdół. Nie potrzebujemy ich. To co, idziemy, nie? Jedziemy z tematem, pokaż to. Mapa. O, tutaj mało ludzi jest.
Call transport. A, czyli 10 zneutralizować. To ja bym poszedł tutaj od stacji benzynowej, ale to w mieście. To w mieście są inni? Nie, no to alfa tutaj wezmę. Dobra, idziemy. Ja pierdzielę, serio, ja se ostatnio ubieram właśnie w lniane rzeczy, nie? Bo one są takie bardzo przewiewne, super, nawet jakbyś się spocił, to bardzo szybko, wiesz, wysusza się, nie? Skóra i ten ciuch. I one są jak kartka papieru, nie? One są trochę jak kartka papieru. Jak ją złapiesz i zgnieciesz. Ale co chwilę ludziom trzeba gadać. Influencer powinien być nienaganny, ale ja nie jestem typowym influencerem, który swój wizerunek, wiesz, wizualny monetyzuje. Ja nie jestem modelem żadnym, nastoletnim bożyszczem, nastolatek. Ja, moi drodzy, ja wam powiem, ja zarabiam gadką, gadanym, krętactwem, laniem wody. Matactwem. Po co ludzi obchodzi? Dobra, moi drodzy, 10 muszę zneutralizować. Dobra, tylko teraz tak. Tu mam. Wy tego... akurat nie widzicie. Akurat tego nie widzicie. Akurat w tym miejscu tego nie widzicie. Gdzie jest zadanie. Tu mam zneutralizuj 10. Tutaj. Jest napisane. Mam 0 na 10. O! Komuś guma strzeliła w majtach. Oho. Przebiegam. Nie mam żadnego jakiegoś celownika na bliższą odległość. Hello, 1, 2, 3. I see you. Are you friendly? Okay. Tego ubił?
Kurde, oni mi wszystkich wystrzela. Czekaj, to jest mój? Nie, to trzeba strzelać w niego. Oho, ktoś strzelił. Dobra, muszę zobaczyć chłopa. O kurwa! Rozdup sto! Krwawie. Gdzie tu jest bandaż jakiś? Surkit. Szybko, szybko. Nie wiem, czy ja wyciągnąłem kulę sobie właśnie? Czy ja sobie szyję? Ja chyba szyję sobie, moi drodzy, teraz ranę. Nie to? To nie to? Bandaż. Bandażuj. Mhm. To jest na NFZ. Dobra, użyj. Mam postrzelony chyba. Nie wiem, co dalej mam zrobić, żeby się uspokoił. Nie wiem, jakie mam, gdzie te statystyki o moim, tutaj, dizzy, czyli jestem, dizzy to jest wstrząs, tak? Wstrząśnięty. Open. Kurde, nie wiem w końcu, skąd jest ten chłop, który strzelał do mnie. I nie wiem, czy go... Nie, jeszcze żadnego nie powaliłem, nie? Dobra, ja uciekam. Przez murek. Dobra. Przeszliśmy ogrodzenie. Tutaj nikogo nie ma. Przejdźmy tędy. Co to jest od góry to? Ale to miałem przez chwilę takie coś. To brak powietrza? Przemęczenie?
Ale nawalają, ale nawalają. Oho. Construction site, tutaj coś remontowali. Ja, orkiestra na bębnach, no. Ty, ja swojego ubiłem? Chyba nie. Nie. Znaczy swojego, ten tu nie jest swój. Oho. Nie no, gdzie? Nie no, to bandyta był, paskudny. Okropny bandyta to był. To widać po twarzy było. Ile mam amunicji? 4, musimy przeładować. Teraz ile mamy? 30. Tu ktoś jest obok mnie. Hello, friendly. Ten chłop jest tutaj. Jak przeskoczę, to on tam jest. O, pobiegł. Strzela się z kimś. Dobra, ja idę do dużego budynku. O! Czekaj, 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 kto tam jest? Tam, o, bandyta tam jest. Jeden, dobra, leży, kolejny. Czekaj, 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 bo tam bandyta był. Kolejny banditen. Oho. Strzeliło go w gaciach komuś. Co? Co jest? On żyje? Dobra, padł, ale coś się dziwnego stało. Tak by się zbugował. No, zbugował się chyba, wiecie? Dobra, musimy teraz zrobić jedną małą rzecz. Wejdziemy do krzaków, bo zaraz nam zabraknie amunicji. I teraz zrobiłem w krzakach, moi drodzy, taktyczną kupę. Czyli tak. Amunicję musimy zreloadować całą. Dobra. I załadować. Dobra. Do ładownicy. Dobra, ile już mamy ich zrobionych? 4 na 10. Czterech na 10, to idziemy jeszcze 6 musimy. Dobra. Tabletki.
Oho! Dobra, no za dużo strzelam. Powinienem mniejszą ilością pocisków ich eliminować. Gdzie jest gracz? Tabletki z niewiadomego źródła, trzeba uważać. Aha. O, walo. Dobił go. Ale to był ten jeden. A gdzie drugi? Aha. O, na budowie tam są. Pięciu. Dobra. Braknie mi amunicji chyba, wiecie? Zobaczmy, może w skrzyni coś... A, to nie jest skrzynia taka, jakbym chciał. Może tam na budowie ktoś łazi. Tutaj ogólnie chyba się nie opłaca, w sensie nie ma czegoś takiego, że się lutuje pomieszczenia. Tylko bardziej po prostu eliminuje się innych i z nich się zbiera sprzęt, nie? Muszę przeładować. Teraz jest 26. Tego na środku bym zlutował, żeby wyciągnąć z niego... Coś tam z niego wyciągnąłem. Dobra, weźmiemy tego kałacha ze sobą. Jak będzie trzy... A ja mam pistolet jeszcze, o! Dobra. Leży. Dobra. Czemu? Co jest? Ty, co się dzieje? Ej, widzowie, to było dobre. Zero. Przeładujmy. Ile mamy pocisków? O, 9. To nie był mój. Brakuje mi 4. No kurde, wszystko mu wystrzelałem. A! Strzelają! Ja muszę uciec i teraz czekajcie, muszę kałacha szybko przemienić. Jak to zmienić? Incomplete weapon, load. I teraz. Dawaj. Ło kurwa, co to jest za broń? Ale to będzie miało celność. A mogę na to... A mogę na to założyć? Nie, na to nie mogę.
Nie, bo nie mam szyny montażowej, nie? Celownik chciałem założyć jakiś. No nie, no nie mam. No jak? Nie, no nie wiem jak to działa, widzowie. No a ile on dostał? No szkurła, no nie mam amunicji już żadnej. Łopan, łopan. To z nożem. Wykrwawił się. Dobra, wykrwawił się, essa. Ty, a gdzie jest ten, co go tutaj ubiłem? Jest. Nie, nie ma go. Tu był chłop, nie? Do śmieci poszedł już? Mam jakieś amunicje? Jeden pocisk tu jest. Ja pierdzielę. Nie, jeden pocisk, muszę mu trafić w łeb. O! Nice! Dobra. Task. Jeszcze jednego muszę. Ten jest w całości chyba, nie? Cztery pociski. Dobra, jeszcze jednego trzeba. To są boty, to nie są gracze, spokojnie. To działa w ten sposób, że to jest gra połączona jak w Tarkowie, że chodzisz i ogólnie PvE, PvP, czyli PvE to wszyscy, co wokół te NPC chodzą, one mają w sobie zawsze rzeczy i na nich się robi zadania i z nich pozyskuje się ewentualnie jakiś sprzęt. Natomiast inni gracze to jest opcjonalne i można albo z nimi utrzymywać sojusze, tak jak teraz, że się nie strzelamy, albo no, albo będziesz atakował wszystkich, nie? Dobra. To jest gracz? Co to jest? Nie no. Ale oni... Aha. Pierdziele, świetne są te serwery. No dobra, spróbujmy jeszcze raz szybko, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, 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 jednego trzeba tylko dobić.
Amunicji mam wystarczająco, zobacz. 1, 2, 3, 4 załadowany. Po prostu nauczyłem się lutować i przeszukiwać. Aha, no aha. Dobra. Ja już to widzę, co będzie zaraz. Plecaka nie weźmie magazynka. W ogóle mam pełną amunicję, nie wiedzieć czemu. To jakby to, że jestem w bazie, spowodowało, że uzupełniło mi amunicję. Dobra, jednego trzeba po prostu dobić i elo. No ale to pewnie wywali zaraz, bo serwery są niestabilne. Ale rzuca, nie? Patrz, patrz, patrz jak rzuca. Dobra, task complete. Dobra, krwawie, krwawie. Bandaż, bandaż, bandaż. Nie mam. O fuck. Nie mam. Dobra, no to essa. No to moi drodzy, trzeba szybko do bazy. Mapa. Kamizelka rozdupiona. Blood, CT. This is Raven arriving shortly near your position. ETA, 1 minute. Kurde, nie mam niestety. Ale spoko, już ustąpiło. CT? Co to CT? Battle tested medical device used by virtually every military organization. Ale tu nie jest opisane, co to robi. Jest uciskowe coś? Dobra, ale na szczęście jakby tylko troszeczkę dostaliśmy. I leci helikopter już. A zacisk to jest, tak? Dobra, muszę biec, bo nie zdążę. Stój, 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 stój. Siadamy, now. Go, 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 go. Tak, Borysiak, gadaliśmy o tym. Niesamowity plan. Sprytny. To daje taki vibe'ik army, no.
I dostaliśmy kolejne rzeczy. Już mam, zobaczcie, tyle rzeczy w moim tym. No i tutaj trzeba by było przygotować się do kolejnej akcji. Czyli po prostu na przykład bierzemy, no nie wiem, bierzemy kałacha i broń. Zostawiamy trochę rzeczy tu. Bierzemy sobie bandaże, bo ich nie mamy. Bierzemy CRP sobie jedno. Nie? O, coś takiego. Kamizelka jest uszkodzona. I trzeba zamienić ją. Aha, ale tutaj jest... Tutaj rzeczy trzeba dać. No i tyle, no. M4 sobie zostaw. Nie no, ale M4 mam u góry. M4, M4A1, M4A1. Tutaj też jest. No i dobrze, nie? Dobra, ale słuchajcie, dobra, ja tutaj, bo gramy godzinę i wywaliło mnie 3 razy, albo 2. Ja tutaj zakończę nagrywkę, solo misja była. Sami widzieliście, że problemem jest, no właśnie to, co teraz się dzieje, widzicie. Synchronizacja, nie wiem, z serwerem, netcode jakiś, coś się dzieje, bardzo złego. I to powoduje, że ja nie zagram teraz następnego meczu, nie? Bo nie wiem, co się stało z serwerem. Czy on potrzebuje restartu teraz? Czy to jest codziennie to samo w tej grze, że ona aktualnie tak działa i to jest całkowicie normalna rzecz? Czy to jest tymczasowa rzecz i ona zniknie na przykład za pół godziny, jak zestartuję serwer, albo się troszkę zluzuje? Ale no to powoduje, że mi się nie chce po prostu. To mi psuje zabawę, nie? No, takie skakanie obrazu. O, coś takiego, takie lagowanie. No i potem docelowo wywalenie mnie. To mnie wywali i tyle będzie z tego. Dobra, pozdrawiam, Bonkol Life.